Pragnę przeczytać dwa miejsca z Bożego Słowa. Pierwsze zapisane jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, werset 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i wszechstronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I drugie miejsce z Ewangelii według Łukasza, rozdział 13, werset 24. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. I dzisiaj, kochani, chciałbym dzielić się z wami Bożym Słowem, które mówi nam na temat dwóch dróg. W czasach Chrystusa Izrael mieszkał w różnych miastach i w większości z tych miast były to miasta, które były położone na pagórkach, na wzgórzach, a nawet na górach. I takim najlepszym przykładem miasta jest oczywiście Jerozolima. Jerozolima i te miasta, oprócz tego, że były wzniesione i postawione w takich miejscach, te miasta miały swoje mury obronne i miały bramy, przez które można było wchodzić do tych miast. Jezus w tych słowach, które czytaliśmy, przywołuje i pokazuje, przypomina nam, przypomina swoim uczniom to, że droga za Panem, że droga chrześcijanina to jest właśnie taka droga, taka wąska, taka kamienista, taka pod górę droga, taka sama, jaka prowadzi najczęściej do danego miasta. A więc pielgrzymi, którzy przychodzili do takiego miasta, albo tubylcy, którzy wyszli z miasta na jakieś zakupy albo załatwić jakąś sprawę i musieli do niego wrócić, musieli spieszyć się, żeby zdążyć przed wieczorem. Ponieważ kiedy nastawał mrok, kiedy nastawała ciemność, bramy miasta, co było robione? Bramy miasta zostawały zamknięte. I ten, który się nie pośpieszył, ten, który nie zdążył, zostawał przed bramą, nie został do tego miasta wpuszczony. Jezus Chrystus, będąc ze swoimi uczniami, mówi o tym, że są dwie drogi, które może wybrać każdy człowiek. Bardzo ciekawe są okoliczności i kontekst, w jakich te słowa zostały wypowiedziane. Mianowicie akcja dzieje się cały czas podczas kazania na górze. Ciągle znajdujemy się na górze, gdzie jest Jezus i Jego uczniowie i On mówi im, kim jest i mówi im, jak ma wyglądać ich życie, kiedy będą Go naśladować i kiedy będą chodzić za Nim. I kiedy czytalibyśmy te wszystkie wersety poprzedzające, te dwa wersety z rozdziału 7, 13 i 14, to są to słowa, które mówią, które mówią o wielu rzeczach. Niektóre z nich chcę przypomnieć wam. Jezus mówi między innymi, to są słowa tak jakby w kolejności od tyłu teraz mówię, co działo się w tym kazaniu na górze, tym, co Jezus głosił, o aktywności w modlitwie. Tam padają właśnie, chwilę przedtem padają słowa: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Chwilę wcześniej Jezus powiada: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jeszcze wcześniej, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dalej Jezus mówi: nie można dwom panom służyć, gdyż jednego będziecie nienawidzieć, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będziecie, a drugim się pogardzi. Dalej Jezus mówi o poście. Jeszcze wcześniej Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i tak dalej, i tak dalej. Dalej Jezus mówi o dawaniu jałmużny. Mówi o tym, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, abyśmy modlili się za tych, którzy nas prześladują. Jeśli twoje oko gorszy cię, wyłup je, odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Dalej Jezus powiada: wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. I dochodzimy do samego początku kazania na górze, gdzie Jezus mówi na temat ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, 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 błogosławieni. Ubodzy w duchu, którzy się smucą,
cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. A więc w tym czasie, podczas kazania na górze, Jezus przebywając ze swoimi uczniami, wypowiada słowa i mówi o tym, że dla człowieka, dla każdego człowieka są dwie drogi do wyboru. Każdy człowiek może wybrać jedną drogę. Jest jedna wąska droga, ciasna i są ciasne drzwi, wrota inaczej, brama, które do niej prowadzi, ale jest też szeroka, komfortowa droga z szeroką bramą, szerokimi drzwiami, która prowadzi w całkiem zupełnie innym kierunku. Kiedy patrzymy na nasze życie, to w każdej dziedzinie życia człowieka, w każdej dziedzinie twojego i mojego życia stajemy często przed wyborem, jakby przed takim skrzyżowaniem, w którym musimy podjąć decyzję, którą drogą mamy pójść, co mamy uczynić, co mamy zrobić, jak mamy postąpić. I to dotyczy zarówno tych naszych najprostszych, podstawowych rzeczy, gdy myślimy na przykład o zaspokajaniu potrzeb, to są to potrzeby niższego rzędu, są to potrzeby wyższego rzędu, są to też potrzeby duchowe i każdy z nas musi podejmować takie decyzje. I takie decyzje podejmowali też mężowie Boży i czytamy o tym w Starym Testamencie. To były poważne, to były życiowe decyzje, to były decyzje, które były kierowane do ludzi. W tym wypadku, o którym zaraz będę czytał, to był naród izraelski, naród wybrany. I lud miał zdecydować. Lud miał zdecydować. Miał dwie możliwości i lud miał wybrać. Popatrzmy na Mojżesza. Zapisane jest to w 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale od 15 do 20 wersetu. I czytamy tam takie słowa. Patrz, to są słowa Mojżesza skierowane do narodu. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprowadzisz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. A więc w pewnym momencie Mojżesz zwraca się do ludu słowami, które otrzymał od Pana, żeby wybrali, komu chcą służyć i zachęca ich do tego, aby chcieli służyć żywemu, jedynemu i prawdziwemu Bogu. Ale to nie jest jedyny mąż Boży i to nie jest jedyna sytuacja, gdzie ludzie musieli dokonać naprawdę poważnych czy najważniejszych wyborów w swoim życiu. Innym takim miejscem jest werset, który zapisany jest w Księdze Jozuego 24:15. Kiedy Jozue składał swój urząd, to już było krótko przed jego śmiercią, zaproponował ludowi izraelskiemu dokonanie podobnego wyboru, jak czytaliśmy wcześniej. I czytamy w tym wersecie tak. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Alleluja. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. A więc Jozue, krótko przed swoją śmiercią, podobnie zwraca się do ludzi, do Izraela, do narodu wybranego, i mówi im, że macie wybór. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Popatrzmy na jeszcze jedno miejsce. Księga proroka Jeremiasza 21:8. I prorok Jeremiasz powiada tak, po tym jak usłyszał Boży głos. O ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. I znów ma możliwość naród wybrany, Izrael, dokonania wyboru. I nie inaczej jest, kochani, dzisiaj. Dlatego te słowa, które przeczytałem na samym początku z Ewangelii Mateusza 7, 13 i 14. A wiemy i słyszeliśmy to po raz kolejny dzisiaj rano,
że ten, który to powiedział, większy jest niż Mojżesz, amen, większy jest niż Jozue, większy jest niż Jeremiasz, większy od wszystkich, którzy byli przed nim, proroków, ludzi pomazanych przez Boga, Bożych pomazańców, ponieważ mówimy o Jezusie Chrystusie, o Bożym Synu, o Bogu. I kiedy chociażby czytamy list do Hebrajczyków, jeśli mielibyśmy wybrać słowo, które najczęściej powtarza się w liście do Hebrajczyków, które charakteryzuje ten list, to jest to słowo naj. Jest to mowa o Chrystusie, największy, najlepszy, najpotężniejszy, najwspanialszy, większy od aniołów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, ponieważ On jest największy, On jest najpotężniejszy. I tutaj ten, który jest największy, Pan życia i śmierci, Pan zmartwychwstania, powiada do swoich uczniów, kiedy byli razem, kiedy siedzieli razem, wybierzcie, jaką drogą chcecie pójść, ponieważ są dwie drogi. I warto pamiętać o tym, że są tylko dwie drogi. Niektórzy ludzie mówią, że jest wiele dróg, które prowadzą do Boga. To jest diabelskie kłamstwo, ponieważ jest tylko jedna droga, która prowadzi do Boga, a w ogóle są dwie drogi. Jedna droga szeroka, przestronna i łatwa, a druga ciasna, wąska i trudna. Ta ciasna, wąska i trudna prowadzi do zmartwychwstania i życia wiecznego, a ta szeroka, łatwa prowadzi na zatracenie, jak czytamy. Ta droga prowadzi na zatracenie. Dlatego dzisiaj chciałbym na chwilę moją i swoją uwagę skupić na tej wąskiej, ciasnej, pod górę drogi, na tej drodze, którą Bóg przygotował dla każdego z nas, dla swoich uczniów, na tej drodze, którą przygotował dla ciebie i dla mnie i dla każdego z nas. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy żyją współcześnie i jesteśmy pokoleniem, które nauczyło się żyć chociażby z reklam. Każdy z nas spotyka się z potężną ilością reklam w różnych mediach, na ulicy i w pewnym sensie to na nas oddziaływuje i działa i nasze niektóre wybory powodowane są tym. Chociaż zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, że to, co jest reklamowane, to jest niepełna prawda, a czasem to jest w ogóle kłamstwo. Chodzi o to, żeby tylko coś sprzedać, żeby zrobić pieniądz i tak dalej, i tak dalej. Ale kierujemy się to, ma to na nas wpływ. Wiecie, gdyby dzisiaj miało miejsce takie spotkanie Jezusa z uczniami, gdyby dzisiaj jakaś agencja reklamowa miała przygotować jakiś spot na ten temat, to wyglądałoby zupełnie inaczej niż ten sposób, w jaki powiedział to Jezus i zademonstrował to Jezus Chrystus. Ta wąska droga, po której niewielu podąża, ciasna, trudna, gdzie są łzy, gdzie jest niejednokrotnie cierpienie, gdzie jest krew przelewana, byłaby przedstawiona, wiecie, w taki cudowny sposób. Ale Jezus nigdy tak nie czynił, nigdy tak nie mówił. Bo Jezus, czytamy między innymi o tym, że jest prawdą. Jezus zawsze mówił prawdę. Jeśli coś było białe, to było białe. Jeśli coś było dobre, to było dobre. Jeśli coś było złe, to było złe. Jeśli są tylko dwie drogi, to Jezus powiedział, są tylko dwie drogi. Jeśli jest jedna droga, która prowadzi do Ojca, to jest tylko jedna droga. I są tylko jedne drzwi. Co, a w zasadzie kto jest drzwiami, tymi wąskimi drzwiami, które prowadzą na drogę, na tą wąską drogę, na Bożą drogę. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 9. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Amen. Jezus Chrystus mówi o sobie, kontekst Ewangelii Jana 10 rozdziału mówi o tym, że Jezus jest pasterzem, że Jezus ma swoje owce, które słuchają Jego głosu, bo znają Jego głos, że jest jedno pastwisko, że jest jedna owczarnia. Jezus mówi, że są jedne drzwi do tej owczarni, są jedne drzwi do tej drogi. Tymi drzwiami jest sam Jezus Chrystus. Amen. A więc drzwi, które prowadzą na tą drogę, wprowadzają ludzi na tą drogę, tymi drzwiami jest Jezus Chrystus. A co, a w zasadzie kto jest tą drogą? Tą wąską drogą, po której niewielu chodzi. Ten sam
Ta sama Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus. Jezus był ze swoimi uczniami i w pewnym momencie powiedział: znacie mnie, wiecie, dokąd idę i znacie drogę, którą podążam. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, ale skąd mamy wiedzieć, dokąd idziesz? No skąd mamy wiedzieć, dokąd podążasz? I wtedy Jezus wypowiada te słowa. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Aleluja. A więc droga, o której mówi Jezus Chrystus. I drzwi, które do niej prowadzą, to jest osoba naszego Pana i Zbawiciela, osoba Króla Królów, Pana Panów, osoba Syna Bożego, osoba Boga, to jest Jezus Chrystus. Amen. A więc On jest drzwiami, trzeba przejść przez Chrystusa i droga, na którą wchodzimy, tą drogą jest Jezus Chrystus. Więc kiedy patrzymy na tą drogę i kiedy myślimy o tej drodze, to musimy myśleć i patrzeć na Jezusa Chrystusa. Musimy myśleć i patrzeć na życie Jezusa Chrystusa. Amen? To jest ta wąska droga. To jest to, o czym mówi Jezus. Ale niewielu ją znajduje. Wracam do Ewangelii Mateusza, rozdział 7, 14 werset. Jest niewielu tych, którzy ją znajdują. Jak można znaleźć tą drogę? Jak można znaleźć tą wąską drogę? Bo przecież tej szerokiej nie trzeba szukać. Każdy z nas rodzi się i automatycznie podąża szeroką drogą. Tą drogą idzie większość ludzi. Jak zatem znaleźć tą drogę, tą jedyną drogę, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do Boga, do Jezusa Chrystusa? Otóż Bóg dał nam drogowskazy. Bóg dał człowiekowi drogowskazy, które prowadzą na tą drogę. I dlatego dzisiaj większość z nas, a może nawet wszyscy, możemy być Bożymi dziećmi, możemy być Bożymi przyjaciółmi i możemy stać i podążać tą drogą. Amen? Ponieważ były drogowskazy i ponieważ przyjęliśmy Boże zbawienie do swojego życia. I z tej szerokiej drogi, drogi pełnej ciemności, pełnej grzechu, bezbożnej, Bóg postawił nas na drogę światłości, na tą wąską, ciasną, trudną drogę, ale i drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Pierwszym drogowskazem Boga na tą drogę to jest serce Bożej miłości, to jest serce pełne Bożej miłości. A więc Bóg ukochał świat i dał swojego Syna i nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości, a więc widzimy Bożą miłość. To Boża miłość także objawiała się, to Boża miłość była widoczna i w tych wydarzeniach, które czytałem wcześniej, kiedy Mojżesz mówił do ludu: wybierzcie dzisiaj, to przecież Boża miłość to czyniła. Bóg dawał im siłę, dawał im możliwości, Bóg ich wybrał, Bóg miał z nimi przymierza, ale pomimo tego powiedział: od was to zależy, wy musicie podjąć decyzję, ta decyzja musi być wasza, to jest twoja i moja decyzja. To jest decyzja każdego człowieka na tej planecie, którą drogą podąży i którą drogą pójdzie. A więc pierwszy drogowskaz to jest serce pełne miłości, Boże serce pełne miłości. Drugi drogowskaz to jest potrzeba człowieka. Każdy człowiek ma pustkę w swoim życiu, jeśli nie ma tam Boga, nie ma Jezusa Chrystusa. I ta pustka, tą pustkę stara się zapełnić wieloma rzeczami. Ale tej pustki nie da się nikim innym zapełnić, bo nic innego nie przyniesie nam zbawienia, ratunku, szczęścia wiecznego i życia wiecznego, jak tylko oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. A więc drugim drogowskazem to jest potrzeba. Każdy człowiek czegoś szuka, a tak naprawdę szuka Jezusa Chrystusa, potrzebuje Jezusa Chrystusa. Trzecim drogowskazem to jest Boży dar. Ten Boży dar właśnie objawił się przez narodziny Jego Syna Jezusa Chrystusa. Przez śmierć 2000 lat temu na Golgocie, przez Jego zmartwychwstanie z grobu, przez to, że usiadł po prawicy Boga Ojca i dzisiaj wstawia się za nami, oręduje. Dzisiaj mówi do Ojca, kiedy diabeł nas oskarża, kiedy upadamy, kiedy robimy coś niewłaściwego, coś, co mu się nie podoba, On za nami oręduje, On stawia się. To jest ten dar, który nie został wzięty, chociaż Jezusa w ciele nie ma, jak wiemy doskonale, ale Jezus nie pozostawił nas samych, dał nam Ducha Świętego, Pocieszyciela.
I ten dar jest cały czas razem z nami. I czwartym drogowskazem jest to, jest życie Jezusa Chrystusa, jest Jego oddanie. Jest Jego oddanie, jest Jego życie, jest Jego służba, jest odbieranie Bożego głosu i dzielenie się tym, co odebrał od Boga Ojca wśród swoich uczniów, wśród tych, których spotkał Jezus, wśród tych, którzy do Niego przyszli. A więc są drogowskazy i także bracia i siostry, każdy z nas, który znalazł już drogę, jedyną drogę do Pana, do Boga i który się na tej drodze znajduje, jest zobligowany do tego, aby te drogowskazy, które prowadzą do tej drogi, odsłaniać i pokazywać innym ludziom. Często jak wyjeżdżamy, zwłaszcza w nowe miejsca, potrzebujemy sprawdzić to na mapie, potrzebujemy wziąć z sobą nawigację albo po drodze śledzimy znaki, które są, takie wielkie tablice informacyjne, które wskazują nam kierunek, które pokazują, ile jeszcze nam zostało do tego, abyśmy dojechali do celu. I podobnie jest w naszym duchowym życiu, chrześcijańskim życiu. Powinniśmy być tymi, którzy wskazują chociażby na te cztery, tych wskazówek jest o wiele więcej, przecież możemy mówić o Bożym stworzeniu. Bóg objawia się w swoim stworzeniu, nasz Twórca objawia się, jest widoczny w swoim stworzeniu i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego możliwość odnalezienia tej drogi, inaczej, Bóg daje możliwość odnalezienia tej drogi. To nie jest tak, że ta droga jest tak ukryta i ta droga jest tak schowana, że naprawdę trzeba nie wiadomo co zrobić, żeby ją znaleźć. Tą drogę można łatwo znaleźć. I wielu z nas jest dowodem i świadectwem odnalezienia tej drogi. Amen. Na przykład ja Boga nie szukałem, ja nawet tej drogi nie szukałem, ale Bóg mnie znalazł i postawił mnie na tej drodze. Dał mi nowy kierunek. Zmienił moje życie. A więc to nie jest łatwa droga, bo powiedziałem wcześniej, Jezus Chrystus jest drzwiami, Jezus Chrystus jest drogą. Więc patrzymy na Jezusa Chrystusa, na Jego życie, na Jego służbę i wiemy, że to nie była łatwa służba i łatwa droga. Ponieważ Jezus spotykał się z opozycją, ponieważ kilkakrotnie chcieli Go zabić, ponieważ nie był poznany i nie był akceptowany we własnym swoim domu, wytykano Go palcami, śmiali się z Niego. W Nazarecie nie mógł czynić żadnego praktycznie cudu, a Jego droga prowadziła na krzyż po to, aby umrzeć za Twoje i za moje grzechy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Oto z czego składa się ta droga. Ta wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Nikt z nas nie chce nosić jarzma tak z natury. Nikt z nas nie chce być poddany procesowi przekształcania, zmiany swojego życia. To jest nieustanna walka. Ale Bóg powiedział, że Jezus powiedział, moje brzemię nie jest ciężkie, jest miłe, moje brzemię jest lekkie i macie nosić. Tak jak ja nosiłem moje brzemię, tak wy macie swoje brzemiona nosić. Inne miejsce. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. A więc branie swojego krzyża. Podążanie za Jezusem Chrystusem. Inny fragment. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. To nie jest prosta droga, ponieważ ta droga wymaga od każdego człowieka odpowiedniej postawy, postawy serca i postawy całego człowieka. Wymaga od tego, abyśmy podejmowali właściwe decyzje w naszym życiu. Kiedy wchodzimy przez drzwi, którymi jest Jezus, kiedy znajdujemy się na tej wąskiej, trudnej drodze. Bóg mówi, że to nie jest łatwa, to jest ciężka droga, ale jest z nami i daje nam siłę do tego, abyśmy tą drogą szli, ponieważ cel tej drogi jest wspaniały i cudowny.
Mało tego, powtórzę po raz kolejny, Jezus jest tą drogą. Wąska droga, szeroka droga. Tą idzie wielu, tą niewielu. I często ta wąska droga, mogę powiedzieć w ten sposób, bywa dyskryminowana. Ktoś potocznie patrząc, czy tak powierzchownie na to patrząc, to widzimy, to możemy pomyśleć, jakiś człowiek może sobie pomyśleć, co to za droga, no, po co mi taka droga, jak tu jest obok droga inna, jest lepsza, łatwiejsza. Ale to jest tylko łuda, to jest diabelstwo, to jest kłamstwo diabelskie. Jeśli drogą jest Chrystus, to jest to najlepsza droga, amen. Chociaż wąska, ciasna, kamienista, chociaż pod górę, ale tą drogą jest Jezus Chrystus. To jest najlepsza droga, a jej końcem jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Halleluja. Nie ma lepszej drogi. Dalej, jaka jest ta droga? Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie na tej drodze. To jest niełatwa droga. I poruszam tutaj aspekty życia duchowego. To są słowa Jezusa Chrystusa z różnych Ewangelii, Mateusza, Jana przede wszystkim. Poruszam tu aspekty duchowe, ale Jezus pragnie. To jest życie duchowe, ale także jesteśmy na tej drodze w ciele. Dlatego Bóg oczekuje, kiedy kroczymy tą drogą, oprócz właściwej postawy duchowej, abyśmy też mieli właściwą postawę cielesną, właściwą postawę fizyczną. A więc to, jak myślimy, to, co mówimy, jak postępujemy, pochodziło ze źródła, którym jest Chrystus i mogło zawierać się, może zawrzeć się w tej drodze, a więc może być częścią tej drogi, ponieważ, jak powiem na końcu, nie wszystko tam się może znajdować i pewne rzeczy w ogóle tam nie wejdą przez tą ciasną bramę. A więc droga niełatwa, ale tą drogą jest Chrystus. Tą drogą jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Jestem wdzięczny Bogu, że jakiś czas temu mogłem znaleźć i odkryć tą drogę. Jezus, oddałem swoje życie Bogu, On zbawił mnie, przebaczył moje grzechy, stałem się Jego dzieckiem i postawił mnie na tej drodze. Mówiłem trochę o trudach tej drogi. Jednym z trudów tej drogi jest też cierpienie za Chrystusa. Dzisiaj jest Światowy Dzień Modlitwy o wszystkich prześladowanych. Myślę, że na koniec pomodlimy się też w tej sprawie. I czytamy lub słyszymy wiele świadectw. Nawet Nowy Testament o tym wspomina. I współcześnie o ludziach, którzy, mężach Bożych, o Bożych dzieciach, którzy cierpieli, a nawet oddawali swoje życie w dosyć dramatycznych okolicznościach za Ewangelię, za to, że nie wyparli się Chrystusa. I na to wszystko też jest miejsce na tej drodze do życia wiecznego. Ale to nie jest tylko tak, że to są same nakazy, zakazy, i same cierpienie, które spotyka nas na tej drodze. Ponieważ na tej drodze znajduje się Jezus Chrystus. I to, co Jezus Chrystus z sobą przyniósł, znajduje się to, kim jest Jezus Chrystus. Po pierwsze, na tej drodze znajduje się woda życia. Ale kto pełni wolę, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Gdzie znajduje się ta woda żywa? Ta woda żywa znajduje się właśnie na tej drodze, którą jest Chrystus. Na tej wąskiej, ciężkiej, ciasnej drodze znajduje się woda życia. Więc każdy człowiek, który potrzebuje wody życia, nie znajdzie jej nigdzie indziej, ale znajdzie jej tylko na tej drodze. Dalej na tej drodze znajdziemy chleb żywota. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
a więc woda życia, a więc chleb żywota, znajduje się na tej drodze. Dalej na tej drodze znajduje się światłość. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A więc wracając do początku, każdy człowiek, który ma w sobie pustkę, potrzebuje się napić. I ta rozmowa Jezusa z Samarytanką, chociaż to nie było jedyne miejsce, gdzie Jezus mówił o wodzie życia, powiedział: jeśli napijesz się tej wody, którą ja ci dam, nie będziesz pragnął na wieki. A więc te pragnienia tego świata, te pragnienia grzeszne tego świata, to wszystko, co próbuje cię usiedlić, to co próbuje zwrócić swoją uwagę na siebie, odciągnąć cię od Boga, nie będziesz tego pragnął, ale będziesz miał wodę żywota, która będzie z ciebie wypływała do życia wiecznego i będzie dawała ci siłę i moc do zwycięskiego życia w Jezusie Chrystusie, do czystego życia. Jest to droga, gdzie będziesz się karmił. Nie ma innej drogi, gdzie możemy się nakarmić. Chlebem żywota, tym chlebem jest Jezus i to jest ta jedyna wąska droga, ta ciężka droga, ale to jest ta droga, która daje nam pokarm, a tego pokarmu potrzebujemy, żeby żyć na co dzień. To jest to Boże Słowo, ono znajduje się na tej drodze. Na tej drodze też jest światłość. Wiemy, że świat żyje w grzechu, a grzech to ciemność. Jezus nas przeprowadził z ciemności do swojej wspaniałej światłości, z szerokiej do tej wąskiej drogi. I na tej drodze jest światłość. A jeżeli jest światłość, to nasze nogi się nie potkną. To wiemy, dokąd zmierzamy. To widzimy, co jest wokół nas. To widzimy także potrzeby, które są wokół nas, wśród naszych braci i sióstr. To widzimy radości, ale widzimy smutki. To możemy błogosławić się wzajemnie. A także możemy widzieć coś, co jest niewłaściwego. Jeśli może pojawiać się jakiś grzech, coś, co Bogu się nie podoba, to wszystko objawia Boża światłość, bo przed Bożą światłością nic się nie ukryje. I to znajduje się na Bożej światłości. I to na Bożej drodze znajduje się światłość. Dalej, i o tym już wspomniałem wcześniej, na tej drodze nie jesteśmy sami, na tej drodze znajduje się Pocieszyciel. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. A więc na tej drodze jest Duch Święty. Duch Święty, który przypomina nam o tym wszystkim, czego dokonał Jezus, co zrobił, co powiedział, a także jest Duch Święty, który przekonuje ten ciemny, grzeszny świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. To jest ten Duch Święty, który daje nam moc, daje nam siłę, daje nam odwagę do prawidłowego, dobrego, właściwego życia i podążania za naszym Panem Jezusem Chrystusem. I celem tej drogi, tej wąskiej drogi, trudnej i ciężkiej, ale z naszym Panem, bo On jest naszą drogą, celem tej drogi jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Rzekł jej Jezus. A to jest Ewangelia Jana, rozdział 11. Jezus mówi do Marii, siostry Marty, sióstr Łazarza, który był od 4 dni w grobie. Jezus powiada, rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Amen? Choćby i umarł, żyć będzie. Kochani, reasumując, Jezus mówi o dwóch drogach i mówi do swoich uczniów, podejmijcie decyzję, sami wybierzcie. To jest wasza decyzja. To jest decyzja, którą wy musicie podjąć. Są dwie drogi dla każdego człowieka. Możecie wybrać drogę szeroką, którą idzie wielu, drogę łatwą, drogę przyjemną, drogę kolorową, albo możecie wybrać drogę wąską, drogę ciasną, drogę pod górę, drogę bardzo trudną, ale drogę, która prowadzi do zmartwychwstania i życia wiecznego. A tamta droga prowadzi do zatracenia. Jezus zachęca ich i cała jego służba, to było zachęcenie każdego człowieka do tego, aby wybrał tą najlepszą drogę, tą wąską drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Kiedy popatrzymy na greckie słowa, które opisują te dwa wersety z Ewangelii Mateusza z rozdziału 7, a więc, że coś jest ciasne, wąskie,
że jest tam mało ludzi, to jeszcze dobitniej i bardziej zdamy sobie sprawę, na czym polega kroczenie na tej drodze. Wiecie, te słowa i słowa im podobne oznaczają takie rzeczy. Jęczenie, wzdychanie, zawodzenie, płacz, opłakiwanie, ubolewanie. Naciski, uciski, dręczenie, bycie ściśniętym. A także walkę, ściganie się, współzawodniczenie, zmaganie się. I to ma też swoje odniesienie na przykład do zawodów sportowych, prawda? I apostoł Paweł o tym mówi. A więc słowa, które opisują tą wąską, ciasną drogę, którą jest Jezus Chrystus i tymi drzwiami, którymi jest Jezus Chrystus, to właśnie opisują to, że to jest walka, zmaganie. Walka związana z głoszeniem Ewangelii, walka związana z trwaniem w wierze. I to jest walka. I jest to droga, na której nie ma miejsca na grzech, dlatego to jest wąska. Jezus jest wąskimi drzwiami, tam się nie przeciśnie grzech przez Jezusa Chrystusa. Żadna ciemność, nic co należy do tego świata nie może się przycisnąć. Nie może mieć udziału, nie może być na tej drodze. To nie jest ta droga. A więc nie ma miejscu na tej drodze na grzech, nie ma miejscu na świat i odbywa się walka. Dlaczego, bracia i siostry, dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że odbywa się walka i każdy z nas dokonuje wyboru. Wielu z nas dokonało najważniejszego wyboru w swoim życiu i oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wielu z nas weszło na drogę wąską, ciasną. Ale te wybory musimy dokonywać każdego dnia, dlatego że dokonuje się, że jest walka, że jest bitwa, że jest wojna wokół nas. Po pierwsze, diabeł i szatan stara się o to, aby doprowadzić do zniszczenia twoją duszę. 1 Piotra 5,8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc jest diabeł i szatan. Chodzi i robi wszystko, czy chce robić wszystko, aby z tej wąskiej, jedynej drogi prowadzącej do zbawienia, do zmartwychwstania i życia wiecznego, chce zawrócić jak najwięcej osób. Po drugie, nasze naturalne skłonności walczą i starają się doprowadzić naszą duszę do zniszczenia. My sami z natury nie mamy siły i mocy, jako ludzie grzeszni, ale tą moc mamy w Jezusie Chrystusie, mamy moc w Duchu Świętym. Ale musimy, i każdy z nas doskonale o tym zdaje sobie sprawę, że każdy z nas musi walczyć codziennie. To nie jest tak, że jesteśmy na tej drodze i taki taśmociąg wiedzie nas już do góry, ale to jest walka. Musimy stawiać nowe kroki. Przychodzą nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Przychodzi nowy bój, nowa walka. W twojej rodzinie, w twoim małżeństwie, w twoim domu, w twojej okolicy, a w twoim zborze. I musimy walczyć z naszymi takimi skłonnościami, które są przeciwko Bogu, z natury, które walczą. Często z lenistwem i wieloma innymi rzeczami. I trzecia rzecz, to cały świat, który jest przeciwko nam. To nie jest tak, że cały świat jest za Bożymi dziećmi. Cały świat jest całym sercem za tym, że jest część, garstka ludzi, którzy idą wąską i ciasną drogą. Cały świat jest przeciwko nas, ponieważ cały świat należy do ciemności. Cały świat jest pod panowaniem Pana ciemności, pod panowaniem diabła. Więc ci, którzy żyją bez Boga, są pod Jego wpływem, Jego kierownictwem, Jego panowaniem. On jest złodziejem, on jest mordercą, on jest ojcem kłamstwa. Oni żyją, ten świat bez Boga żyje, ten świat interesuje się, angażuje się w walkę, żeby zatracić swoją duszę. Dlatego bardzo ważnym jest, bracia i siostry, abyśmy pamiętali i dokładali wszelkich starań. Pamiętali o tym, jaka jest ta droga, kto jest tą drogą, co znajduje się na tej drodze, dokąd ta droga prowadzi. A także abyśmy pamiętali, że diabeł, szatan, nasze naturalne różne skłonności i cały ten świat walczą i dyszą przeciwko nam po to, aby nas z tej jedynej, właściwej, dobrej drogi sprowadzić na tą szeroką, wygodną, żebyśmy byli z większością, a nie z mniejszością. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pan Jezus usunął wszelkie przeszkody i w ten sposób otworzył nam drogę do nieba. W ten sposób zaprosił nas na tą wąską drogę.
Po drugie, Jezus dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Tak, Jezus, i kiedy patrzymy na Jego życie, o czym wspominałem wcześniej, mamy wzór, najlepszy wzór do naśladowania na tej wąskiej, ciasnej drodze, na której się znajdujemy i którą dążymy. Po trzecie, Pan Jezus jest gotowy, aby w każdej sytuacji i w każdym momencie na tej drodze nam pomóc, bo nie jesteśmy sami. Amen? Za każdym razem, w każdej chwili, kiedy zawołamy do Niego jako Jego dzieci, kiedy przyjdziemy do Niego, kiedy pokłonimy się przed Nim, kiedy, no, albo czasem, kiedy tylko westchniemy, Bóg jest gotowy, Jezus jest gotowy, aby na tej drodze pomóc Ci, okazać Ci swoją łaskę w stosownej porze, w stosownym czasie, w każdej stosownej sytuacji. W drugim liście do Koryntian 5, 14, 15 apostoł Paweł pisze takie słowa. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Amen. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony z martwych. I na koniec świadectwo człowieka, który szedł szeroką drogą, ale w pewnym momencie swojego życia znalazł drogę do Pana, tą wąską, ciasną drogę. I nią podążał do końca swojego życia. Jest to świadectwo brata Simona Zhao. To był człowiek, który urodził się w Chinach, który żył w Chinach i który umarł w Chinach. Historia życia, wspaniałego życia człowieka, który wszedł przez ciasne drzwi na ciasną, na wąską drogę, na trudną, ale nigdy z niej nie zeszedł, nigdy z niej nie zrezygnował, nigdy na tej drodze się nie poddał. Gdy był małym chłopcem, zmarł jego ojciec. I to było pierwsze takie wydarzenie, które wywarło wielkie piętno w jego życiu, kiedy był małym chłopcem. Później, kiedy już był nastolatkiem, za jakiś czas jakiś dygnitarz zgwałcił jego mamę. I to było drugie takie wydarzenie, które wzbudziło znów w nim taką agresję, złość, taką nienawiść. I kiedy miał 16 lat, został reporterem i chciał przeprowadzić śledztwo, to znaczy chciał znaleźć człowieka i chciał obnażyć to, co się wydarzyło. Był pełen takiego zawzięcia, chciał zrobić wszystko, żeby znaleźć tego człowieka i żeby ten człowiek otrzymał to, na co zasługuje, ze względu na swoją, na to, co zrobił z jego matką. Ale w pewnym momencie swojego życia Bóg go znalazł. Oddał swoje życie Jezusowi, nawrócił się, jego życie diametrycznie się zmieniło. Już nie szukał tego człowieka, ale mu wybaczył, modlił się o niego. I czytamy, że kiedy się nawrócił, był to 48 rok, wtedy komuniści doszli do władzy, wraz z innymi jeszcze braćmi, siostrami wyruszyli w inny zakątek Chin po to, żeby głosić tam Ewangelię muzułmanom. I czytamy w jego świadectwie to, że kiedy władza ludowa, która sprzeciwiała się przecież temu, ich znalazła, zostali aresztowani. Został wtrącony do więzienia. Miał już wtedy 30 lat. Miał wtedy żonę, która była w ciąży. Krótko po wtrąceniu do więzienia tych wszystkich osób, między innymi brat Simon tam był, jego żona w ciąży, jego żona zmarła tam. Jego żona tam zmarła, więc był tam sam. Dostał karę 45 lat więzienia za to, że głosił Ewangelię w tym narodzie, w tym państwie, że głosił muzułmanom Jezusa Chrystusa, że głosił tą wąską drogę. Dostał karę 45 lat. Na początek tą karę odbywał w kopalni. Ludzie, tam to była bardzo ciężka praca w kopalni. Wszyscy wiedzieli, za co on tam siedzi, więc nikt go nie głaskał, ani nie podawał mu ręki, ale jeszcze był atakowany za to. Ale on, mimo tego, że pracował 14 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, było to miejsce, gdzie ludzie wytrzymywali najwyżej 6 miesięcy. On tam był kilka lat. Bóg dawał mu siłę, dawał mu moc i on w tych warunkach, tam w tej kopalni, głosił ludziom Ewangelię i wielu przyprowadził do Jezusa Chrystusa. Potem władza przeniosła go do jakichś zakładów chemicznych, gdzie też ciężko
musiał pracować, ale nawet tam się nie załamał. Tam głosił Jezusa Chrystusa i znów przyprowadził wielu do Boga. Wielu wskazał, był drogowskazem dla wielu i wskazał tą wąską drogę, ciasną drogę, niełatwą drogę, ale drogę, która prowadzi do życia wiecznego, do zmartwychwstania i życia wiecznego, do zbawienia. I mija 40 lat. W cudowny sposób została mu kara darowana, 5 ostatnich lat. Darują mu karę. Simon Zhao, mając lat 70, wychodzi z więzienia. Jest siwy, słaby, jest staruszkiem, ma siwą brodę. Wychodzi i nie ma nikogo. Jest sam. Nie ma rodziny. Nie ma nikogo, kto na niego by czekał. Nie ma pracy, nie ma środków do życia, nie ma pieniędzy. Buduje sobie jakiś szałas i tam mieszka i czeka, aż przyjdzie po niego jego Pan i go zabierze. Jest to człowiek, który wytrwał w każdych okolicznościach, był świadectwem i nie wstydził się tej drogi Chrystusowej, którą obrał. Ale nie jest świadomy tego, że wokół są Boże dzieci, są chrześcijanie ukryci. Oni go znajdują, dowiadują się, kim on jest. Zachęcają go do tego, żeby składał świadectwo. Nie jest mu łatwo, nie jest mu ciężko po tym, co przeszedł, co przeżył. Jak się czuje, jak wygląda, w jakim jest stanie. Ale zaczyna składać świadectwo w Chinach. Tysiące ludzi, którzy usłyszało to świadectwo o tym człowieku, nawraca się do Pana. W tysiącach i w tych tysiącach serc rodzi się pragnienie do tego, aby głosić Ewangelię muzułmanom i wszystkim innym grupom, ludziom w Chinach. Są to... Mówiłem jakiś czas temu o tym ruchu Back to Jerusalem, który zrodził się w Chinach w latach 20. Ale to wydarzenie i wiele takich wydarzeń to są właśnie te momenty, które dodają skrzydeł, dawają siły, podnoszą nas, budują naszą wiarę, motywują nas do takiego działania, do takiego życia. Brat Simon Zhao odszedł do Pana w 2001 roku, niedawno. Ale nigdy na swojej drodze, na tej wąskiej, trudnej drodze, w jego przypadku to było 40 lat, najpierw w kopalni, później w zakładach chemicznych, nigdy nie zaparł się swojego Pana. Nigdy nie zszedł z tej drogi, ale zawsze trzymał się tego, kto był drzwiami do tej drogi i kto był tą drogą. Trzymał się swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I w więzieniu napisał taki wiersz. Posłuchajcie. Chcę doświadczyć tego samego bólu i cierpienia, jak Jezus na krzyżu. Włóczni w boku, bólu serca. Wolę czuć ból łańcuchów na nogach, niż jeździć w Egipcie w rydwanie Faraona. To nie jest bajka, to prawdziwa historia prawdziwego człowieka. Nie będę mówił o szerokiej drodze, bo ona jest po prostu przeciwieństwem tej wąskiej. Na niej nie ma Boga, nie ma pocieszyciela, nie ma chleba życia, nie ma światłości, nie ma wody życia. Ona prowadzi do zatracenia, czyli do wiecznego oddzielenia się człowieka od Boga. Ale dzisiaj chciałem przypomnieć sobie i wam wszystkim, a także zachęcić tych, którzy tego potrzebują, abyśmy jako Boże dzieci, które są na tej wąskiej, ciasnej drodze, nie rezygnowali, nie poddawali się, ale kroczyli nią do przodu. Ponieważ bliżej jest nasze zbawienie, jak mówi Pismo, niż się tego spodziewamy, niż oczekiwaliśmy. Nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie wkrótce. Drzwi, On jest drzwiami. Z jednej strony są to drzwi, które wpuszczają nas do życia wiecznego, a z drugiej strony są to drzwi, które staną zamknięte i nic, co nie pochodzi od Boga, co jest święte, co jest grzechem, co jest brudne, co jest ciemnością, tam nie wejdzie. Te same drzwi zatrzymają to wszystko. Ale to są też drzwi, tak jak powiedziałem, które są dla każdego człowieka, które prowadzą do tego, abyśmy odziedziczyli życie wieczne. Czy warto chodzić tą drogą? Czy warto iść, podążać? Czy warto trzymać się na tej drodze? Amen. Czy warto być drogowskazem dla innych, żeby weszli na tą drogę, niełatwą, trudną? Amen. Jest wiele tego przykładów, nie tylko
z Chin, ale z innych części świata. O tym będziemy szczególnie mówić za tydzień. Ale także każdy z nas ma doświadczenia, ma świadectwa w podążaniu za Panem na tej drodze. I możemy budować naszą wiarę w ten sposób. Możemy się pocieszać, możemy się posilać i wzmacniać. Dlatego chciałbym na zakończenie tej usługi, żebyśmy przynieśli takie modlitwy do Pana. Po pierwsze, jeżeli jest osoba na tym miejscu, która jeszcze nigdy nie weszła na tą wąską, ciasną drogę, która prowadzi do życia wiecznego, tą drogą jest Jezus Chrystus, to chcę Cię dzisiaj zachęcić, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, abyś wszedł. Bóg Cię miłuje, Bóg pragnie dla Ciebie tego, co jest najlepsze. Bóg chce Cię uwolnić, dać Ci nowe życie. Chcę, aby z Twojego wnętrza popłynęły rzeki wody żywej. Dziś możesz przyjść w modlitwie do Pana, oddać Mu swoje życie, a On prowadzi Cię, zaprosi Cię, wpuści Cię na tą drogę wąską. Po drugie, chciałem zaprosić nas wszystkich bracia i siostry, którzy dzisiaj na tej drodze może się zatrzymali, może zaczęli się z różnych powodów, różnych przyczyn rozglądać za drogą szeroką, łatwiejszą. Chciałbym zaprosić takie osoby dzisiaj też do modlitwy, abyśmy zawołali. Chcemy wspierać się, błogosławić. Bo jest tylko jedna droga do Boga. Jest tylko jedna możliwość, jedna opcja. A także po trzecie, chciałbym, abyśmy wszyscy razem modlili się dzisiaj i wspierali siebie, błogosławili siebie, bracia i siostry, na tej drodze. Wspólnie razem idziemy na tej drodze. Abyśmy wspierali się, błogosławili siebie na tej drodze. Nasz Pan Jezus Chrystus jest drzwiami do życia wiecznego, jest drogą do życia wiecznego. Jestem Bogu wdzięczny i cieszę się, że Bóg postawił moje drogę, moje nogi na skalę i postawił moje nogi na drodze, która prowadzi do życia wiecznego. Czy jesteście Bogu za to wdzięczni? Czy radujecie się z tego powodu? Alleluja. Radujmy się, cieszmy się, dziękujmy, bądźmy Bogu wdzięczni. Przez to wyrażajmy naszą bojaźń względem Boga, czyli cześć, szacunek, dziękczynienie za to, kim jest i za to, co uczynił. Dlatego proszę, abyśmy powstali teraz, abyśmy zamknęli nasze oczy, tak jak stoimy, tak jak jesteśmy, przyszli przed Boże oblicze. Przyszli ze swoim życiem, własnymi sercami, tacy, jacy jesteśmy. Chciałbym zaprosić Ciebie, drogi przyjacielu, jeśli potrzebujesz Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze nigdy nie weszłaś na tą drogę, to dzisiaj możesz to uczynić, dzisiaj możesz dać znać Bogu, tak Panie, chcę wejść na tą drogę, chcę być przez Ciebie błogosławiona, chcę mieć tą pełnię, chcę mieć to szczęście, chcę otrzymać ten ratunek, chcę skorzystać z Twojego zbawienia, z Twojego ratunku, jeśli są takie osoby. Zamknijmy teraz nasze oczy. Niech podniosą takie osoby rękę. Będziemy się o was modlić, będziemy was błogosławić. Jeśli ktoś chciałby przyjść do Jezusa Chrystusa dzisiaj. Jeśli są osoby, które, tak mówię, są w takim miejscu albo zatrzymały się na tej drodze, może rozglądasz się, popatrz uczciwie na swoje serce, na swoje życie. Może rozglądasz się na tą szeroką drogę. Może rozglądasz się, patrzysz na tych ludzi, patrzysz, co tam jest na tej drodze. To jest wszystko tylko ułuda, to jest złudzenie, to jest mistyfikacja, to jest pułapka. Chcę Cię dzisiaj zachęcić, abyś zawołał do Pana. Jeśli są takie osoby, chciałyby zawołać o swoje życie, chciałyby poprosić o modlitwę, zachęcam Ciebie, drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, zawołajmy do Pana. Halleluja. Zawołajmy, kochani, w tej wspólnej modlitwie, pomódlmy się. Podziękujmy Bogu za drogę. Za tą najlepszą drogę, którą nam dał. Za to, że On jest drogą. Ale także wspierajmy siebie i błogosławmy siebie wzajemnie na tej drodze. Tak, dobry Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Że Ty jesteś drzwiami.